Jak myślicie, ile kosztują codzienne zakupy w Tajlandii w porównaniu do Polski w tym okresie świątecznym? Dzisiaj zabiorę Was na wyjątkowy spacer po sklepie Big C Extra w Pattaya, aby odkryć różnice w cenach i zobaczyć, czy święta mogłyby być tańsze tutaj na drugim końcu świata. Cześć, witajcie na kanale MMAjerski. Jestem ciekaw, jak wyglądają ceny produktów spożywczych w Tajlandii w porównaniu do Polski, zwłaszcza teraz, gdy tych wszystkich zakupów świątecznych robi się naprawdę dużo. Przejdźmy się razem po alejkach sklepu Big C Extra, zobaczmy ceny podstawowe produktów spożywczych i sprawdźmy, czy przygotowanie świątecznego stołu tutaj mogłoby wyjść na taniej niż w Polsce. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są różnice w cenach i asortymencie, koniecznie zostańcie do końca, a jeśli macie jakieś swoje doświadczenia z zakupami w różnych krajach, koniecznie podzielcie się z nimi w komentarzach. Zasubskrybujcie również kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Dziś porównamy ceny między Polską a Tajlandią i zobaczymy, czy życie w Tajlandii jest rzeczywiście tańsze niż w Polsce. A więc sprawdźmy produkty, które każdy z nas ma na liście zakupów. Zobaczmy, jakie ceny nas zaskoczą w Big C Extra. Big C Extra. Idziemy na zakupy. Fajny sklep. W dobrych cenach tutaj różne rzeczy są. Bardzo duży wybór. A dodatkowo, jak to w każdej galerii, mamy też jedzenie. KFC, McDonald's, jakiś tam Subway i inne wszystkie znane restauracje i mniej znane. Dużo różnych jakichś takich ciuchów niefirmowych. Jakieś słodkości, lody, a u góry mamy dwa fajne sklepy. Jeden spożywczy, ogromny, z bardzo dobrymi cenami i dużym wyborem. I drugi sklep to coś w stylu Castoramy, troszkę Ikei, no mniej więcej taki trochę pomieszany, gdzie można kupić wszystko do domu. Łóżka, meble, do łazienki, do kuchni, elektronika, żaróweczki, wszystko, wszystko, klucze, nie klucze. Wszystko, co do domu jest potrzebne, to, co znajdziemy w Castoramie, to, co po części znajdziemy w jakiejś Ikei, to właśnie wszystko znajdziemy w tym drugim sklepie. Fajne gadki i koszulka. No, gadki fajne. Zobacz. Home Pro to jest właśnie ten sklep, o którym mówiłem, z tymi wszystkimi rzeczami do domu. A w galerii mamy również banki, tak jak tutaj widać. Możemy sobie załatwić jakiś internet, możemy załatwić jakieś jeszcze inne rzeczy. Duża bardzo galeria. Taka spoko, naprawdę fajne miejsce. Dobra, to wejdę jeszcze tylko na sekundkę tutaj do tego sklepu z tymi wszystkimi rzeczami do domu, gdzie można kupić jakieś przepływowe ogrzewacze, poduszki, klimatyzację. Tak jak widzimy, jest to ogromny sklep, nie będę wszystkiego wymieniał, co tutaj można kupić, bo można kupić tu po prostu wszystko. Także jeśli ktoś tylko coś potrzebuje do domu, to tutaj w Big C Extra znajdziemy właśnie wszystko. Pralki, nie pralki, o, odkurzacze. Wszystko, wszystko, wszystko. Naprawdę na wysokim poziomie ten sklep. Produkty, które się tutaj znajdują, też wyglądają tak naprawdę ładnie, więc myślę, że jest naprawdę spoko. Coś takiego właśnie myślałam na tym. Może to jest na ten, na ścianę chyba. Ja chciałam taką postawić. Taką. To jest za duże. Albo coś takiego. To jest w ogóle cena 459. Ceny w tym sklepie Home Pro, tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich produktów, które się tam znajdują, są mniej więcej w bardzo podobnych cenach do tych z Polski, więc nie ma tutaj jakiejś takiej dużej różnicy, czy drożej, czy taniej, mniej więcej bardzo podobnie. A teraz wchodzimy do spożywczaka i tutaj na samym początku witają nas jajka. 10 jajek, 65 batów, czyli to jest jakieś 7 zł, czyli po 70 groszy jajka, 70-80 groszy w zależności od jajek za sztukę. Tutaj 30, 165, możecie sobie to pomnożyć przez 1-2, to Wam wyjdzie, ile to jest. Tutaj mamy jakieś surowe mięsa, które możemy sobie naładować tak jakby na kilogramy. Tutaj mamy pakowane, ogromne lodówki z dużym wyborem mięsa różnego. Czy to wołowina, czy to pork, czy kurczak. Ja powiedziała, że tutaj jest tanie, bo tutaj jest 68 za kilo, a tam jest 100 za kilo. O kurde, to bierzemy stąd. Pani, nie, to nie bierzcie. Nie. A która pani? Tam są stojki. A, jakaś taka tajka, tak? Tajka, no. Mhm. Bierzemy stąd? To weźmy stąd. Pierwszy chyba, tak? No chyba tak. W sumie jakąś taką girę z kurczaka też możemy wziąć. Piersi z kurczaka 68 batów, czyli to jest za kilo jakieś 8 zł? Mniej więcej? 8 zł za kilo piersi? Chyba tanio, bo w Polsce jest około 30, 20, 40, zależy gdzie. A. Bo chcemy sobie ogólnie zrobić dzisiaj taki swój obiad.
schabowe. Z ziemniaczkami. Właśnie, z ziemniaczkami, bo nie jedliśmy już 2 miesiące ziemniaków i chcemy sobie ugotować ziemniaki, kupić tutaj i nie, sobie zrobić samemu. Nie jedliśmy wczoraj w Chili Inn. Ale to były frytki. No, wiem, no. Ale to było z ziemniaków. No tak, ale mam na myśli normalne takie ziemniaki. A więc Dorka ma już rękawiczkę, narzędzie. Akcja wybierania piersi. Dobra, jeszcze z 2 nogi z kurczaka, a kiedyś musimy wziąć tam jeszcze jakieś takie wołowe dobre żeberka. No, wygląda wszystko naprawdę dobrze. Tutaj, patrzcie, jaka lodówka. Z takimi wołowymi, wielkimi, suszonymi. Wygląda mega. Kiełbaski jakieś tam różne się suszą. Bardzo duży spożywczy sklep. Pani tutaj od razu sama waży, tak? To są takie części. Dobra, daję, wezmę ten koszyk, bo będzie ciężki. A bułkę tartą. Ciekawe, czy mają w ogóle bułkę tartą. Mają, przecież robią w ogóle. No, tylko z tych takich ich panierek, to nie wiadomo, co to. Szkoda, że nie mamy swojego grilla, bo byśmy sobie częściej grilla robili. Wtedy byśmy na pewno więcej takiego mięsa sobie sami kupowali i robili. No, ale na razie nie mamy grilla. A co tutaj pani ma? Bo też ładnie wygląda. Co to jest? Jakaś chyba ryba. To jest pakowana. Po 50 batów w workach zapakowane. Tam też są gotowe dania, takie tajskie. Tutaj mamy nawet ugotowane, obrane jajka za 50 batów, 4 jajka. No to jakieś 6 zł za 4 jajka ugotowane, obrane. Też spoko. O, tutaj mamy owoce, ananasy. 60 batów za sztukę, czyli jakieś 7 zł za ananasa świeżutkiego. Wyglądają pięknie. O, a tutaj takie mniejsze są po 19 batów, czyli jakieś 2,50 za ananasa takiego. Tutaj mamy już poobierane różne owoce. A my chyba idziemy po ziemniaki. O, nawet widzę truskawki. No mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Arbuzy po 40 batów, czyli jakieś 4,50 za arbuza. Mamy też pokrojone arbuzy. A tutaj idziemy teraz na warzywa i pieczywo. Cebulę. Co bierzecie? Ziemniaki. Ziemniaki, weź jeszcze do cebulę. Weź cebulę. Emi, weź nie. Jeszcze. Weź, weź. No weź szybko. Tam u pani się waży na początku. Tam jest pani i tam waży. Jedną, taką i taką. Twardą. No to weź twardą, albo... No dobra, weź. Dobra. No i tą taką twardą, a nie jakąś wielką. Cebula 45 batów, czyli jakieś tam 5 zł za kilogram, mniej więcej. Czosnek. No i tam później jeszcze jajka, oleje. I tutaj pieczywo. Ja chcę powiedzieć o cenach, to jest takie ziemniaki pakowane 49, znaczy sama nakładasz? A tam takie w siateczkach są za 79, czyli prawie za zapakowanie 30 batów, 4 zł za zapakowanie. A ziemniaki 50 batów, no to drogie, drogie. Ziemniaki mają drogie, bo to jest przecież jakieś 6 zł. 6 zł za kilo ziemniaków, wow. No to drogo, drogo, drogo. A tutaj patrzcie się, tutaj są takie ziemniaki już zapakowane. O. I kosztują 80 batów. Za kilogram, czyli to jest 9,5 zł. Bardzo drogo. Jeśli chodzi o ziemniaki, to jest drogo. Dlatego tu chyba nigdzie w restauracji nie podają ziemniaków. Banany. 50 batów, tyle bananów. Cała tutaj paczka. Dużo bananów. Nie wiem, ile to ich jest, ale sporo. Za 50 batów, czyli za 6 zł. Pakowane w takich foliach. Tutaj za 60 batów takie większe. Śmietany. Weźmy tą jedną bagietkę, co ostatnio. Dobra, my szukamy śmietany. Patrzcie, tutaj takie kiwi. No, kiwi po 35 batów. Tylko nie wiem, czy za sztukę, czy za co, czy za kilo. Za kilo. No to jest 4 zł. Tutaj są te. Tutaj mamy... Albo
awokado. Awokado takie ładne. Jest w ogóle fioletowe, to jest zielone. 45 batów, też nie wiem tylko czy to jest za kilo, czy za sztukę. Za kilo, bo one są malutkie. 5 zł to pewnie za sztukę 5 zł. No już zaraz pójdziemy po śmietanę, tylko jeszcze tutaj zobaczymy pomarańcze. Ale gdzie? Poczekaj, bo ta śmietana to powinna być gdzieś na biale. Lodówka. Mleko, śmietana w jednym miejscu i jogurty. Poczekaj, jeszcze tylko zobaczę tutaj na musztardy jakieś. Musztardy są drogie też tutaj bardzo, bo taka musztarda zwykła kosztuje 100 batów, to jest jakieś 12 zł. Ta kosztuje w ogóle 230 batów, to jest przecież 25 zł za słoiczek musztardy. To jest w ogóle jakiś szok. Ja nie wiem, co to za musztarda. Także jeśli chodzi o musztardy, to są drogie. Majonez 12-13 zł Hellmann's. To nie jest tragedia, to jest w miarę normalna cena. Bo ogólnie rzeczy importowane, a szczególnie z Europy, są w bardzo drogich cenach. Keczupy tajskie są bardzo tanie i bardzo dobre. 2-3 zł za słoiczek, więc to jest spoko. A kojarzysz, ile ta bagietka kosztowała? Około 40 batów, ale jest naprawdę taka idealna jak z Polski. Niczym się nie różni od pieczywa w Polsce, więc naprawdę jest spoko. Tu widzę jeszcze Dora wzięła jakąś babkę. Jakieś takie coś, ciasto. Tutaj pan jajka wykłada w 30. 125 batów. No to nie wiem, 14 zł za 30. No to jakieś takie w miarę normalne ceny. 80 batów za taki makaron. 9-10 zł. No, nie wiem ile to kosztuje w Polsce. Ale może ten być tutaj drogi. Sery są bardzo drogie w Tajlandii. Sery są bardzo drogie, mało seru wiemy, bo naprawdę są drogie. Masło też tutaj jest drogie, ale już jakieś tam jogurty czy coś to są w normalnych cenach. Co to masz? Tureckie. To są jakieś takie jogurty? Czy to co to jest? No myślę, że to jest bardziej pod śmietanę. Albo ten bio jeszcze. Powinno pisać krem, wiesz? Żeby była śmietana. Taki ketchup znalazłem dla ciebie. Co to za ketchup? Chili. Weź. Jesteśmy teraz jeszcze przy frytkach naprzeciwko śmietan i tutaj mamy cenę 10 zł za takie paczki kilogramowe frytek, więc myślę, że to jest spoko cena. Także no ziemniaki ogólnie są drogie w Tajlandii. I co z tą śmietaną? Mamy śmietanę czy nie mamy? No właśnie, bo ze śmietaną w Tajlandii w sumie też jest trochę problem. Na przykład mleko jest pod dostatkiem i wszędzie i tak dalej, jakieś jogurty też, ale ze śmietaną, samą stricte śmietaną, to tak kurczę, nie w każdym sklepie jest, a jak jest, to gdzieś schowana, ciężko znaleźć i trzeba naprawdę dobrze się naszukać, żeby śmietanę znaleźć. Może zapytamy pana właśnie, no zapytajmy pana. Pan nas właśnie nakierował na śmietanę, żebyśmy tutaj poszukali koło serów, ale właśnie bardzo dobrze, że tutaj są te sery, bo chciałem wam pokazać, ile kosztuje takie kilka plasterków takiego sera, krojonego w plasterki właśnie z dziurami, 155 batów. No nie wiem ile to jest dokładnie, ale jakieś 17 zł, 18 zł, 18 zł za takie coś, no to jest bardzo drogo. Tutaj jest taki ser w plasterkach też jakiś, American, 150 batów, 18 zł za taką malutką paczuszkę serka. To jest w ogóle przegięcie, totalne, totalne. Zobaczcie, tutaj jest taki cheddar jakiś, Emmentaler. 190 batów, to jest ponad 20 zł za takie małe paczuszki sera. To jeszcze drożej, 284, 300 batów, 36 zł za taki mały ser. Także sera w Tajlandii nie jemy. Jak tam, jest ta śmietana? Znalazło się? O. Jeden jest gourmet, drugi jest Ali, trzeci jest Caroline. Które bierzemy? Nie wiem, weź ze dwie, to weź różne dwie. No właśnie tylko które? Też myślałam o dwóch tych. No to weź te wszystkie trzy. Mi się wydaje, że ta byłaby najlepsza. Za jedną? 50 batów za jedną. 39? O kurde, to jest 5, ponad 5 zł. To wszystkie trzy? To nie wiem. Już teraz zwątpiłem co do tego. Płacić 15 zł za śmietanę. Albo do tej. Dobra, to weźmy dwie. No to ta na pewno, bo tu masz pokazane, że jest taka śmietanka bardzo. No, także widzicie, śmietany. Śmietany i sery drogie, ale sery to w ogóle szczególnie i masło. Masło 80 batów, no to jest jakieś tam powiedzmy te 10 zł za kostkę masła, czyli też no nie jest najdrożej porównując do serów, ale też jest drogo. A tutaj widzimy taką większą kostkę masła za 190 batów, to jest ponad 20 zł. Tam niżej po 200 coś, 115, więc masło w Tajlandii mało krów. No właśnie, może tu za mało krów jest kurde, żeby były tanie masła. To tutaj prezydent masło 220 batów.
solone takie, jak normalnie gdzieś tam w Polsce. Nie widzę, ile gram ma, ale to taka normalna 200-gramowa mniej więcej paczuszka kosztuje z 25 zł, 26 zł za kostkę takiego masła. O, jaka kaszanka. A ile kosztuje? 363. 300 batów? 40 zł za kaszankę? To jest jakiś w ogóle szok. Łosoś. Łosoś. Łosiek. Łosiek ile kosztuje? Łosiek 250 batów. No, no dobra, to jest jakieś 25, 6, 7 zł za takiego łososia. Tutaj w Tajlandii jemy tajskie rzeczy. To, co przyjechało gdzieś z Europy, albo sprowadzone, albo jakieś znane firmy, no to są naprawdę bardzo drogie. Boczek z jakimiś kiełbaskami bierzemy? 100 batów, 90. Dobra, możesz wziąć. Jajecznicy, co, tu jajek? Dobra, boczka możesz wziąć. Boczka możesz wziąć. Nasz koszyk jest już bardzo wielki i bardzo ciężki. Ciekawe, ile za niego zapłacimy. Może jeszcze przyjaciół weźmiemy. Przyjaciół? Tak, rybki. Co to za rybki? Takie jakieś rybki. Jakieś takie malutkie. Mają oczka. Mają oczka. To są jakieś dziwne. I chyba możemy udawać się do kasy. Zobaczyć, ile za to wszystko zapłacimy. Emusiu, jeszcze raz. Nuggetsy z kurczaka za 22 zł. O, krewetki. Śmieszne, że nie są niebieskie. 760 batów za tyle krewetek. Nie opłaca się. No, to jest chyba z 1000 batów za kilogram, ze 120 zł za kilogram. Może, nie wiem. To są muszelki. I ślimaczki. Tu jeszcze kolejne muszle, rybki. Ogólnie owoce morza tutaj są. To jest ośmiornica, kałamarnica. No, kałamarnica, no. A tutaj durian. Durian. 300 batów za takie opakowanie. Dość spore. Opakowanie 300 batów. 36 zł. Mniej więcej. To też jakieś te kałamarnice takie. Tutaj też. Czekaj, otworzę. Squidy. No. Pokazać tylko, że tutaj tym wielkim tym widać nawet macki. Zmrożone kałamarnice tutaj widać, jeszcze tutaj mamy macki. To są jakieś tańsze ryby, za 90, 150, to nie wiem, co to ryby. 12 zł. Nie wiem, co to jest pangasus. Za 12 zł takie dosyć spore, duże kawałki. Czekaj, może otworzyć, żeby lepiej było widać, jakie to jest wielkość. Duże. Dość ciężkie, bo to są chyba dwie rybcie, albo cztery nawet. Duże. Idąc jeszcze po wątróbkę, wpadłem na szynki i taka tutaj szynka, nieduże, naprawdę nieduże, bardzo mało to waży, 0,1 kg, kosztuje 12 zł, czy tam 11, więc też ogólnie są drogie szynki i też nie za bardzo są takie jakieś... No, thank you. O, te ładnie wyglądają szynki. 75 batów za 100 gram, czyli za kilo 750 batów. To jest jakieś, no, blisko 90 zł za kilogram tej szynki. Też jest drogo. Na szczęście te surowe takie rzeczy, właśnie jak piersi, czy kurczaki, czy nawet świnia, czy cokolwiek tutaj schabowe, ale te surowe takie, nieprzerobione jeszcze na kiełbasy, na szynki, to są bardzo tanie. Jeśli ktoś sam sobie tutaj chciał usmażyć na przykład jakąś szynkę, żeby sobie zrobić, tak upiec, to wyszłaby nas szynka taniej niż w Polsce. Ale jeśli chcecie kupić gotową szynkę, no to już jest wtedy bardzo drogo. Nie wiem, dlaczego to tak wychodzi, ale tak jest, no bo mamy tutaj właśnie mięso, boczek, 190 za kilo, batów, czyli 20 coś złotych za kilo, czyli normalna cena. Kurczak, kurcze nogi za tam 8-9 zł za kilo. Jakieś skrzydełka też tam, no powiedzmy, tam 8-9 zł za kilo. No może najtaniej nie jest, ale ogólnie nie jest drogo. Jak tutaj patrzymy na jakieś schabowe, to też jest jakieś tam 20 zł za kilo czy coś. Także ogólnie surowe rzeczy są tanie, a te przerobione już to są bardzo drogie. O, tutaj mamy schabowe za 139 batów. To jest przecież jakieś tam 16 zł czy coś za kilo, więc naprawdę dobre. Mięso mielone 14-15 zł za kilo. Wydaje mi się, że jest całkiem spoko. A ja chcę kupić jeszcze sobie wątróbkę. To za pół kilo zapłacę 6 zł. I... A, okej. Okej, thank you. Tutaj ta pani znowu
Okej, okej, no tam jak się chce zaoszczędzić many, pani mówi pieniądze, to idź sobie tam naładuj na kilogramy, ale ja nie chcę ładować na kilogramy, chcę sobie kupić tutaj w paczuszce. Ładna jest, bardzo ładna, już ją jadłem kiedyś, bardzo smaczna i kosztuje jakieś 6 zł, więc za pół kilo, więc nie będę wydziwiał i się tam brudził ładując na kilogramy. Jestem w szoku. Jesteś w szoku? Czemu? Bo znalazłam nawet olej rzepakowy. Olej rzepakowy? Nawet był jeszcze słonecznikowy. Pojacie. Ile kosztował? 80. 10 zł. No to spoko cena. W Polsce też gdzieś przecież tyle kosztuje. No, litr oleju 10 zł. No to. Różne, nie wiedziałam. Najtańsze w sumie. Były jeszcze za 90. Możemy chyba iść tu. Gdzie? Tu. To co teraz? Jakąś reklamówkę by się przydało, co? 10 i tam jest. O, to my mamy więcej chyba niż 10. Max? No. A czemu? No dobra. Co? Mamy więcej, co? Nie wiem. No bo to idzie szybciej, jak już na skorze trzeba mać dwie, no to idziesz tu. A więc taka ciekawostka, że z tamtej kasy musieliśmy wyjść, bo była to kasa tylko do 10 produktów, do 10 rzeczy do kupienia, a my mamy dużo więcej niż 10 pozycji, więc musieliśmy z tej małej kasy wyjść i iść do większej. Ej, Dora, a wiesz, że ta pani tam dalej stała i jak ja brałem wątróbkę, to powiedziała, żebym sobie poszedł nabrać tam dalej. No ja mówię, że nie, jak za tą zapakowaną, pani, dajże żyć. A co na tam tyle czasu robiła? No nie wiem, chodzi, kręci się w koszyku pusto, wybiera coś. Nie wiem, czy to ktoś jej płaci za to, że mówi turystom, że na wagę jest taniej, czy co? Nie wiem. Ale dzisiaj zabulimy za zakupy. Pierwszy raz chyba na takich zakupach jesteśmy. Nie wiem, nie wiem. Ej, siostro, to jest? Emi, ile stawiasz, że ile zapłacimy za te zakupy? 1200. 1500, 1300, 1200. Tak, myślę, że gdzieś mniej więcej tyle też za to zapłacimy. Zobaczymy. Zaczyna się odliczanie naszych zakupów. Zaraz będziemy to obserwować. Mamy 300 już. 350. No, ale dużo jeszcze rzeczy. Ja tak myślę, że jest 1100 tak. No nie będzie tak źle. Mamy 5 stówek, ale już dużo spakowane. Cała torba już załadowana. Chyba będzie dobrze. Chyba będzie dobry wynik. Dobra, myślę, że tak 900. 900? Już zmieniasz zdanie? No to powiem wam, że spodziewałem się, że będzie dużo więcej. 850 batów. 100 zł zapłaciliśmy. 100 zł za tą wielką reklamówkę. Naładowaliśmy tam sporo. 100 zł, no, mimo drogich cen niektórych produktów. W Polsce zapłaciła chyba z 300. Nie, no, aż tyle, nie. To 200. Thank you, thank you. Zapłaciliśmy nieraz 200 za tyle, że tam. Jest trochę, jest w koszyku. Dobra, ja tylko muszę schować pieniądze i mogę to wziąć. Sam nie wiem, jak to podsumować, ale na pewno niektóre rzeczy można kupić w Tajlandii taniej niż w Polsce i na pewno bardziej się opłaca te takie nieprzetworzone. Niektóre rzeczy są dużo droższe niż w Polsce, takie sery czy coś, to są w ogóle jakieś ogromne ceny, a my za nasze zakupy dzisiejsze zapłaciliśmy 100 zł, więc wydaje mi się, że całkiem spoko, bo naprawdę naładowaliśmy dość sporo, także duże zakupy, jakieś tam nogi z kurczaka, te piersi, nie piersi, oleje, różne takie rzeczy, wątróbki, także sporo jedzenia, ciasta właśnie, bagietki, także sporo rzeczy w koszyku, ciężka reklamówka, jest co dźwigać, no i to wszystko kosztowało 100 zł, więc jest okej. Fajnie, że byliśmy już na dole, prawie wychodziliśmy z galerii, okazało się, że nie kupiliśmy sobie bułki tartej do tych kotletów, no i wracamy z powrotem na zakupy do sklepu. Dobrze, że nam się w ogóle przypomniało, bo tak to byśmy... Jak bylibyśmy w domu, to byśmy tego jeszcze nie zobaczyli i by nie było kotletów. Bo bułki tartej. Tylko, gorzej tylko, bo nie wiemy, czy w ogóle bułka tarta w tym sklepie jest. Ja nie wiem, nigdy nie widziałem takiej zwykłej bułki tartej w Tajlandii. Czyżbyśmy byli uratowani? Bułka nas uratowała. Jest bułka tarta. Ile kosztowała? 50 batów. O, bułka tarta. Mamy jeszcze darmową gazetkę. Bułka tarta 6 zł. Ale wiesz, jaka była tam jeszcze taka... Jakby zacierka taka trochę, że taka grubsza, jakbyś chciał taki grubszym tym takim, to tam było takie już od razu. A nie cięcie. Właśnie tutaj zrobiliśmy pyszne jedzoneczko. Tak wygląda. Co powiesz? Pyszne, mega. Sama sobie zrobiłam. Tutaj mamy mizergię, tutaj ziemniaczki, kotleciki, przepyszne jak z Polski. A ty, Mati, co powiesz? No, że w końcu polski obiad normalny po 2 miesiącach. Ziemniaki, ładne, piękne, ubite. Mizeria.
chabowy z piersi z kurczaka. To nie jest chabowy, no ale prawie, kotlety. Smakuje wyśmienicie.